Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No cała administracja Bidena, no to jest jedna wielka porażka. Administracja została powypełniana swoimi kolesiami partyjnymi, no ale za to bardzo lojalnymi dla sprawy komunistycznej. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze eczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń, no, o codziennych powiadomieniach. O filmikach, które z reguły są demonetyzowane. Ostatnio wszystkie automatycznie są demonetyzowane. No, jest parę takich osób w Ameryce, Foci, Redfield, Elizabeth Warren, Yellen, Janet Yellen, minister Buttigieg, no to wszyscy generał Miley, no to oni wszyscy są po prostu hardkorowymi komunistami, no ale teraz wypełniają tą przysięgę, którą dali partii komunistycznej, że będą walczyli o wolność, sprawiedliwość społeczną, no i środowisko. Elizabeth Warren, no to ona jest politykiem z senatorem ze stanu na wschodnim wybrzeżu. Ona ogólnie rzecz biorąc, no to zrobiła swoją karierę polityczną po tym, jak była profesorką na Uniwersytecie Stanowym, później była na Uniwersytecie Harvardu. Harvard, no to jest, jeżeli oglądaliście taki film Love Story, no to właśnie tam się odbywało, to film był z lat 1960 któregoś, to taka miłość była milionera, no i dziewczyny chorej, śmiertelnie chorej, no ale to tak na marginesie. Dla ciekawostki, jedna z córek Obamy studiowała na Harvardzie, no ale ona była właśnie profesorką. Tam miała kilkaset, znaczy wcześniej była na Stanowym, miała kilkaset, 350 tysięcy chyba za dwie klasy tygodniowo. No i została polityczką, politykiem. Dostała się na te uczelnie, dlatego że się zadeklarowała, że jest Indianką, znaczy tą Indianką z łukiem, a nie Indianką z kropką na czole, z Indii. Czyli taka apanaci, można powiedzieć. No i ona jak była na Harvardzie, no to na Harvardzie ten szef jej właśnie, Lawrence Summers, powiedział, że w zasadzie no to ona może być w środku tej kliki albo na zewnątrz kliki. No jeżeli będzie na zewnątrz kliki, no to może krytykować, ale jak jest w środku kliki, to nie może od środka krytykować. No ale będą jej słuchali. No i tego właśnie się nauczyła się, że ci ludzie od środka, no to mogą coś zrobić, no ale muszą być posłuszni, nie mogą krytykować. No i tak całe życie właśnie przez to przeszła, że po prostu zgadzała się ze wszystkim, nikogo nie krytykowała. Tak było coś takiego. No teraz jest ta kwestia z tym COVID-em, także że z COVID-em no to jest taka sama sprawa, że lojalnie nikt nikogo nie krytykuje. Foci, czyli cały ten najdłużej pracujący urzędnik amerykański, on był odpowiedzialny właśnie, przepraszam, za ten COVID. On teraz pensję to chyba ma 490 tysięcy miał rocznie. Dużo więcej niż prezydent Stanów Zjednoczonych, bo prezydent Stanów Zjednoczonych ma chyba tylko tam 240 tysięcy. Senatorowie mają dosyć sporo, bo reprezentanci nawet, bo reprezentantka Aleksandria Ocasio-Cortez ma 175 tysięcy dolarów. No tyle tylko, że mówi, że wydaje na tych swoich pomocników tam 45 tysięcy z jakiegoś powodu, no ale Foci i Redfield, no to jest
CDC, czyli Center of Disease Control, czyli Centrum Kontrolowania Chorób Zakaźnych, czy Zapobiegania Chorób Zakaźnych. No i oni w zasadzie to tak po linii politycznej umówili się, że będą oszukiwali i kłamali na temat całego tego COVID-u. No to był taki dramatyczny przykład współdziałania i pokazywało, jak oni są zgodni, jak oni manipulowali czy przekonywali cały naród, cały kraj co do tego, co ma być robione. No ale to było bardzo często używane bardzo takim prymitywnym wyjaśnieniami, bardzo często były kłamliwe. Także no mówili, że działają dla dobra sprawy. No ogólnie rzecz biorąc, no to komuniści, no to jest religia. Problem z komunistami jest taki, że oni wierzą w jakieś takie wyimaginowane wielkie sprawy. Społeczeństwo, środowisko, kula ziemska, wszyscy. No i zapominają o jednostkach. I jednostka nie znaczy. Stalin powiedział, że tam, kiedy zginie rodzina, to jest tragedia, a kiedy zginą miliony, no to jest tylko statystyka. No i właśnie dzisiaj w Ameryce mamy takich komunistów i oni wierzą w to. No, dodatkowo można pomyśleć o tych skrobankach w Ameryce. Oni zaczęli uwierzyć w kulturę śmierci. No ale chyba przegrają zdecydowanie w listopadzie. No ale wracając do tej lojalności administracyjnej, lojalności Bidena, Truman w 1947 roku wydał taki rozkaz prezydencki, że miała być program lojalności. Także no wtedy no to była sytuacja, że właśnie komuniści atakowali. No komuniści zwyciężyli w Ameryce w 2022 roku, nie wiadomo na jak długo, no ale taką lojalkę Truman kazał podpisywać. No później były jeszcze ten McCarthy, ścigali te wszystkie czarne listy na w Hollywood, no ale to nic nie pomogło. Komuniści się dostali. Po 70 lat później, no to ten zdrajca, szef FBI James Comey, no to on właśnie tłumaczył, że Trump chciał, żeby on podpisał lojalkę. Trump mówi, że to nie było, że to tak nie było. Później Comey powiedział, że Trump zaproponował mu uczciwą lojalność po prostu, bez podpisywania lojalki. No Comey jako szef FBI, no wiedział, że to nic nie znaczy, no ale tacy ludzie są powiedzmy w dzisiejszej administracji. Taka sędzina Ketanji Brown Jackson, no to ona była nominowana, no i została, będzie sędzią Sądu Najwyższego. No zagorzała komunistka wychowana na pieniądzach Sorosa, wychowana na wypuszczaniu kryminalistów z więzienia, no ona będzie w Sądzie Najwyższym. No to ona w 2019 roku to mówiła, że Ameryka jest, że Ameryka nie ma króli, że prezydent nie jest królem amerykańskim, także nie ma podwładnych, że prezydent nie ma podwładnych, nie ma ludzi, którzy muszą wykazywać się lojalnością przez przynależność czy przez krew. No i teraz i pisała, że każdy ma prawo do swojego przeznaczenia. No także wszyscy się z tym zgadzają, no ale administracja Bidena, która wybrała Ketanji Brown, no chyba zgrzyta zębami, dlatego, że oni śpiewają wszyscy po linii partyjnej, po linii komunistycznej, cokolwiek się dzieje, no to po prostu tam
partia komunistyczna każe iść podpalać domy sędziów z Sądu Najwyższego, no i oni podpalają, no i później wychodzą sekretarka prasowa Jen Psaki i mówi, że to są no, z reguły pokojowe demonstracje. Rozmawiając czy mówiąc o sekretarce prasowej, no to Jen Psaki, taka ruda małpa, dosyć wredna, kręciła strasznie, oszukiwała strasznie, poszła do pracy gdzieś do stacji telewizyjnej MSNBC za kilka czy kilkanaście milionów, no i przyjęli. Biden przyjął oczywiście po linii partyjnej, przyjął lesbijkę, czarną lesbijkę, która będzie sekretarką prasową Białego Domu. No zobaczymy, jak będzie dużo gorsza. No ale to wszystko właśnie jest po tym ci zagorzali komuniści, po prostu oni nie kochają Ameryki i wszystko idzie po linii partyjnej. Janet Yellen, to jest ten gołąbek finansowy, który doprowadził do tego, że mamy taką inflację, że to jest jeden wielki bałagan z tą inflacją. Teraz podnoszą stopy oprocentowania, żeby to wszystko jakoś zahamować. No Biden wydrukował, no i Janet Yellen też wydrukowała tryliony dolarów. To wszystko powoduje to, że w Ameryce jest wszystko coraz droższe. No ale ona po prostu zrobiła, że były jakieś sny i marzenia o równości, o jedności, no i szczególnie o równości rasowej. Także, że to wszystko ma być ekonomicznie, miało być budowane na jedności rasowej. No ale oczywiście, że to jest mrzonka i głupota, no bo chodzi tylko o to, żeby rząd mógł dyrygować tymi pieniędzmi i dawać swoim kolesiom, a nie dawać firmom, które głównym, podstawowym zadaniem na wolnym rynku, w kapitalizmie, to jest to, żeby był zysk. No a w socjalizmie niestety nikt nie patrzy, nie bierze pod uwagę zysku, tylko bierze pod uwagę wszystkie inne sprawy. No i kiedy zysk nie wchodzi w grę, no to wtedy jest kolesiowanie, to jest przekazywanie pieniędzy swoim znajomym. Także Janet Yellen jest następną z tych lojalnych wykonawczyń planu komunistycznego Bidena. Sekretarz transportu, minister transportu Pete Buttigieg, no to następny nominacja czy pozycja po linii partyjnej. To jest facet, który ma męża, który ma adoptowane dzieci. Przez parę miesięcy w czasie paniki 19, no to był na macierzyńskim, no bo on jest chyba matką, a jego mąż jest ojcem, no i on był na tym macierzyńskim, w ogóle się nie zajmował Ministerstwem Transportu, no i bardzo się dziwi, że wszystkiego i wszędzie brakuje, bardzo się dziwi, że porty przeładunkowe są załadowane, bardzo się dziwi, że brakuje kierowców ciężarówek i tak dalej, i tak dalej. Bardzo się dziwi, że oprocentowanie się podwaja, czy podwaja, podraja. No teraz czasami trzeba czekać na jakąś wersalkę 4, 5, 6 miesięcy, na lodówkę konkretną, które się chce 4, 5, 6 miesięcy, na sprzęt sportowy. Nawet na sprzęt sportowy ludzie szukają rakiet tenisowych, chcą kupić rakiety tenisowe. Czy jakieś inne tam piłki do kopania, to są tego braki. No w sklepach jeszcze z jedzeniem nie ma braków, no ale to ten Pete Buttigieg, major czy burmistrz bardzo małego miasteczka, tam chyba 50 tysięcy ludzi był, no i został ministrem transportu. W Polsce no to właśnie podobny charakter, no to jest to ten człowiek ze Słupska, no to on został tam chyba nie
nie wiem, reprezentantem czy senatorem w Unii, no ale to właśnie to samo, po linii homoseksualno-kolorowej w Ameryce wybierają. Gary Gensler, następny cyrk, szef komisji do spraw giełdy, no to on właśnie zamiast skoncentrować się na tym, co ludzie tam kradną na tej giełdzie, czy oszukują, czy spekulują, jak jakieś za duże przeładowania finansowe w firmach, no to nie, no to się koncentruje politycznie, komunistycznie na najróżniejszych zeznaniach, czy te foldery wszystkie biznesowe, które firmy chcą wejść na giełdę, no to muszą podchodzić od strony środowiskowej. No jaki inwestor, jakiego inwestora obchodzi to od strony środowiskowej? Inwestorzy chcą po prostu mieć zyski, no ale właśnie to taki oszołom następny komunistyczny w instytucji amerykańskiej, w instytucji państwowej po prostu zmusza równość i równość materialną i równość rasową. Rezerwy federalne to jest no niezależna grupa, no ale to też w sumie administracja dokłada listę odpowiedzialności pod względem tym rasowym i środowiskowym. No jak to jest możliwe, no to w głowie się nie mieści. No powinni patrzeć, żeby nie było inflacji, powinni patrzeć, żeby ceny nie wzrastały i tak dalej, i tak dalej. Wojsko jest takie same. Wojsko tak samo zostało uprowadzone przez komunistów. Główny generał Mike Miley w kongresie w zeszłym roku powiedział, że on chce zrozumieć białą wściekłość białych ludzi. No i w jednym z liście do innych tych kongresmenów, no to właśnie napisał, że wojskowi żołnierze spędzili 7 milionów godzin słuchając na temat wykładów przeciwko ekstremizmom białych ludzi, wysłuchiwali najróżniejszych klas na temat różnorodności, na temat równości, no i na temat włączania. No i teraz mamy przykład, tak? Afganistan. Kretyn generał opowiadał o jakichś bredniach, no i się zdarza Afganistan. Także komuniści cokolwiek w Ameryce nie dotknęli, no to zaraz wszystko jest spieprzone. Cała ta lojalność po prostu już teraz doprowadza do upadku Ameryki. No dodając do tego jeszcze Ministerstwo Prawdy, które starali się wprowadzić, no to już jest truskaweczka na górze tortu. To już więcej nie ma co mówić. No skorumpowana, zdebilowaciała jest cała ta administracja Bidena. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest dzwoneczek do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, z reguły zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście na świecie, głosujcie na normalnych. No w Ameryce teraz 4 lata, no 2 lata można powiedzieć, są zmarnowane. Teraz zacznie się wszystko poprawiać. Kongres się poprawi, prezydentura się poprawi. Także będzie dobrze. No ale co zostało zniszczone, no to się już nie odniszczy. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena.
No, zastanówcie się, kto jest w rządzie, zastanówcie się, czy ci ludzie, którzy są w rządzie, to są najlepsi, czy po prostu są tylko po linii partyjnej. Ty cwaniaczki, kolesie po linii partyjnej, no to nigdy dobrze nie działało, nie działa i działać nie będzie. To oligarchowie w Rosji, a w Ameryce rząd cwaniaczków komunistycznych. Zdrowia dla normalnych.